Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Niespodzianki są zazwyczaj dobre lub złe. Jeśli sami zawinimy, pal licho. Gorzej, gdy ktoś nas zwodzi jakimiś obietnicami i nie dotrzymuje słowa. No a jeśli chodzi o kasę, to tym bardziej. Podobną sytuację ma, o której mówię, ojciec Rydzyk. No właśnie. Kto by się spodziewał, że w naszej telewizji, właśnie tutaj, będę mówił o swojej działalności społecznej w kontekście ojca Rydzyka. Już czasami o nim wspominałem, ale proszę Państwa, to co się dzieje teraz, to przechodzi ludzkie pojęcie. Jak Państwo wiedzą, ostatnio w mediach właśnie ten redemptorysta narzekał, że dobra zmiana nie daje mu kasy. Wszyscy tutaj naokoło mówią daje, a on uważa, że nie. Przecież prowadzi swoją telewizję i radio całkiem bez reklam. Narzeka, że w Dzienniku Polskim też, w Gazecie Polskim, przepraszam, bo tak to się nazywa, ten organ, też nie ma rządowych reklam. Że jego szkoła, wyższa szkoła medialna i społeczna też nie ma dotacji, a wszystkie uczelnie dostają. I w tym właśnie, jeszcze raz mówię, kontekście mojej działalności społecznej też by należało się spodziewać, że dobra zmiana to przyniesie mi furę pieniędzy na przykład na festiwal chleba. Ale jak się okazuje, to są straszne mrzonki. Takie mrzonki człowieka, który wierzy ludziom. Ja uwierzyłem i się niestety zawiodłem. Ale i tak bywa. Czemu? Nie dlatego, że ktoś jest naiwny. Dlatego, że wierzy ludziom. Ale proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy może nie wiedzą, Festiwal Chleba 14 był i był cudowny, proszę Państwa, o czym świadczy nasza właśnie okładka w 36 numerze. W 36 numerze pofestiwalowym Wzory Folkloru, tak nazwaliśmy to, a to szefowa zespołu, który akurat tę batalię zespołową wygrał, kurpie od Myszyńca. Tak się złożyło, że ja również miałem okazję ucałować zwycięzczynię razem z przewodniczącym Rady Miasta Brok. Ależ wielkie szczęście nas spotkało. Gołodupiec, biedak, nie zrobi żadnej imprezy. Ale od czego ma przyjaciół? Liczy się pomysł. Te granty, to wszystko, co mamy od polskiego rządu, od każdego polskiego rządu, ja nie mówię, że tylko od tego, od Unii Europejskiej, od władz samorządowych, służą właśnie temu, by spełniać swoje marzenia, by idee wcielać w życie. Mam nadzieję tylko, że wszyscy ci, którzy zasługują na to, dostaną, a nie znajomi królika. Jak to jest w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy ja pisałem o grant na Festiwal Chleba, a dostała imprezka sołtysa spod Płocka, no bo tam właśnie ma elektorat marszałek Strudzik. Ja już nie będę narzekał na panią wicemarszałek Orzełowską, która jeździ wszędzie i załatwia różne rzeczy i być może nie pamięta, że jest taka może impreza, że dość, już nie będę narzekał, bo nie ma co. Obiecałem tylko sobie, że jeśli w przyszłym roku, miesiąc przed festiwalem, nie zapnę kasy, to nie robię. A po cóż ja mam się denerwować?
I tak się, nie to, że poświęcam, ale to, bo to sprawia mi radość, ale nerwy są tu wcale niepotrzebne. I z takim przesłaniem, by każdy z nas nie denerwował się za dużo, bo nerwy zżerają i ciało, i duszę człowieka. Ileż to nekrologów mamy? 50 parę, 60 parę lat. Ludzie do 70 nie dożywają. Także nie korzystają z tej emerytury, na którą płacą całe życie. Tak bywa. No ale państwo zbiera pieniądze. Państwo zbiera pieniądze i nie zamierza ich nigdy oddać rodzinom, chociażby tego, który nie dożył chociażby emerytury. Tak to jest. Mafia. Ja już dawno mówiłem, państwo to mafia. Ale dzieją się rzeczy, bo takie było przesłanie, że właśnie kasa i dopiero robimy. Ale niektórzy inaczej, całkowicie inaczej postępują. Od chociażby ktoś zawiesił buciki na bramie naszej świątyni, tej starej w kościele, pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. No i oczywiście pewna Alicja, pewna znana Alicja C. dworuje sobie, prawda, że to na pewno z powodu właśnie księży pedofili. A ja mówię inaczej, chociaż tutaj piszę o różnych spostrzeżeniach, że to pewnie zawiesiły te macice, ulicznice, które nie chciało im się urodzić dziecka. Ja nie mówię, że wyskrobały się, bo być może również. Cuda wyborcze się zdarzają, gminie Mrozy, a właściwie mamy dwa takie artykuły z gminy Mrozy. Jeden list, drugi właśnie o cudach wyborczych w Lipinach właśnie. Natomiast, proszę Państwa, drugi to jest list od radnego Wojciecha Wańki o tym, że niech władze gminy Mrozy nie chciały ulicy, na pomnik jeszcze może przyjdzie czas, ulicy księdza Fertaka, który był właśnie w lesie w Mrozach, służył i Narodowym Siłom Zbrojnym, wcześniej jakowcom, odprawiał msze polowe. Był znanym kapłanem, który pochodził z Podostrowi Mazowieckiej, tutaj właśnie na tym terenie. Mamy nawet zdjęcie, kiedy ksiądz Fertak odprawia mszę polową w lesie, tak, bo wtedy żołnierzom AK, partyzantom, odprawiano mszę w lesie. Smutne to jest, jak zauważa radny, pisze właśnie taki list w dość ponurym nastroju. Mamy relacje również z sesji absolutoryjnej powiatu w strachu zamachu, bo wszystko wskazywało na tym, że może władza się zmienić w powiecie. No, tak się nie stało. Opozycja spadła do 5 przeciwko absolutorium. Jeden się wstrzymał, a reszta oczywiście była za, bo w sumie liczbowo absolutorium było wykonane, budżet był wykonany bardzo poprawnie i absolutorium zarządowi się należało. Autostradę budują już w Koniku, już ładne zdjęcia są na fejsie czy w innych mediach społecznościowych. My tutaj piszemy o tym, że po prostu autostrada wymusza zamknięcie dróg lokalnych, zarówno w gminie Halinów, jak i w gminie Dębe Wielkie. Będzie szła właśnie od Konika, od szosy lubelskiej, teraz węzeł Konik, do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Mamy pełno kronik policyjnych, dużo się działo, no i odeszli z pamięcią 15 osób w ostatnim tygodniu. Oraz podwyżki z obniżki, czyli jak ustawa o regulacyjna pensje wójtów wpłynęła właśnie na ich stan majątkowy. Majątki jeszcze przyjdzie na to czas, a przed wyborami należałoby zrobić, który to z wójtów jak się wzbogacił, bo to ważne, czy bardzo, czy nie. Wyborcy ocenią, kogo mają wybrać. Ja tylko taki mam apel,
o czym napisałem już w swoim felietonie, w drogich czytelnikach, by zwrócić uwagę na osoby, które są mniej populistami, a ludźmi dobrymi. Dobry człowiek nigdy nie skrzywdzi, natomiast ten populista, cwaniaczek taki, a mamy takich wielu, przynajmniej w trzech miastach w powiecie mińskim mamy cwaniaków, to wolałbym, żeby, a myślę, że i społeczeństwo, żeby tacy nie zabierali innym władzy. Bo możemy się na tym przewieźć. Na lodzie po rozwodzie, no właśnie tak jak po rozwodzie, nieraz kobieta, która pomaga mężowi prowadzić firmę, zostaje na lodzie. I co ona ma biedna uczynić? Ano tutaj jest napisane właśnie co. Odsłony plonów, mamy dobre dożynkowe. Po tej eskapadzie tych dożynek już tylko dobre nam zostało. Gdzie, proszę Państwa, były tylko trzy wieńce, ale była fajna atmosfera, ciepło przede wszystkim. No i to, o czym kiedyś pisałem na targowisku, nie na boisku, nie kurzyło się, a więc wszyscy mieli w miarę czyste buty. Integracja demokracji, pisze nasza felietonistka Ania Sikorska, już takie przedmurze tych wyborów, jak to kiedyś było, jak to teraz może być i w jaki sposób mamy my, ci niekoniecznie przeciętni zjadacze chleba, się zachować podczas wyborów. Blaski stulatki to z kolei o Wielgoleskiej OSP. Relacja naszego korespondenta, no z racji tego, że ja byłem w Dobrem, nie mogłem być oczywiście w Wielgolesie. No i proszę Państwa, wzory folkloru, czyli nasz artykuł, o tym pierwszy artykuł, bo będą jeszcze, co się działo podczas festiwalu, ilustrowany wieloma zdjęciami i podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nam pomogli w organizacji tego festiwalu. Ja tylko powiem, że było cudownie, cudowna pogoda, nawet troszeczkę za gorąco i ci, którzy wystartowali i w stołach chlebowych, i w duetach, i w zespołach folklorystycznych, przypominam, że u nas na festiwalu jest synkretyzm form, czyli gramy, tańczymy i śpiewamy, a może odwrotnie, śpiewamy, gramy i tańczymy, bo śpiew jest najważniejszy tutaj, bo zespół może sobie poradzić i bez muzykanta, i może zastosować tak zwany ruch sceniczny i też niezłe miejsce zająć, aczkolwiek najlepsze miejsca zajmują te zespoły, które mają te trzy formy sceniczne dopracowane, a więc i śpiew, i muzyka, i taniec. No i te zwycięstwa świadczą o tym, że właśnie kurpie od Myszyńca, że jarzębina z broku, że czerniczanki z Czernica tutaj pod Rykami, to są te trzy zespoły, które wypadły najlepiej. Hala na Fali, o otwarciu hali z, proszę Państwa, no właśnie w Mistowie, w Minie Jakubów, już wiele lat czekali. Nie byliśmy na otwarciu hali w Cegłowie, bo zrobiono to we wtorek, kiedy my akurat pracujemy nad nowym wydaniem Co Słychać. No, jego hala, jego problem, czyli wójta Uchmana, wiedział doskonale. Ja mu wielokrotnie raz mówiłem, że we wtorki to, panie wójcie, my imprez nie robimy, bo nam się trudno pozbierać. We wtorek akurat od 8 do 14 szlifujemy nasz tygodnik. No i bardzo ważna rzecz, racje animacji. To już o trzecich przed czwartymi warsztatami ożywienia gospodarczego. O co chodzi? No, chodzi o to, żeby nasz powiat wreszcie był przygotowany do przyjęcia inwestorów. By nasi ludzie w powiecie się wreszcie ożywili. Ja wiem,
co ten Piątkowski opowiada, jak tutaj rzeczywiście ożywienie już jest. No nie do końca, proszę Państwa, bo jeśli spojrzymy na niektóre ośrodki wypoczynkowe, jak na przykład Marianka, o której ja mówiłem, no to chyba tego ożywienia za bardzo nie ma. Jeśli spojrzymy na naszą ofertę agroturystyczną chociażby, to wszystko jest jakby enigmatyczne. Nawet ta lokalna grupa, która działania i związany również szlak turystyczny, ten właśnie Wileński, nie do końca wypromuje to wszystko, co my chcemy pokazać w powiecie miejskim. A tendencje są takie, by właśnie nasz powiat, nasza ziemia była ostoją tej agroturystyki, tym miejscem turystycznym, gdzie warszawiacy, gdzie właśnie nie będą musieli jeździć na Mazury, nie będą musieli robić tam 300 km nad morze, czy 400, czy 200 właśnie na Mazury, a właśnie przyjadą pociągiem sobie, prawda, do Mińska Mazowieckiego, do Cegłowa, do Mrozów, a może jeszcze bliżej i, proszę Państwa, sobie wypoczną, po prostu nabiorą weekendowej siły na cały tydzień pracy. Chciałoby się, ale o tym tu piszemy, o tym właśnie będzie w czwartek, na który serdecznie zapraszam. Tutaj mamy nawet ogłoszenie właśnie przy artykule na ożywienie wszystkich przedsiębiorców, proszę Państwa, bo ciągle jest mało, 5-6 sztuk, a przecież tam powinno być 200 co najmniej przedsiębiorców z Mińska Mazowieckiego i z okolic, z powiatu mińskiego, którzy by chcieli się choć troszkę ożywić. My tam będziemy. Zapraszam serdecznie w imieniu pani Grażyny Borowiec, dyrektorki Powiatowego Urzędu Pracy, która za pieniądze unijne to wszystko przygotowuje i robi. Klęski z przykładem, pływanie i kopanie, zdobycze Olimpii, deszczowe kosze, to nasz sport. W tym tygodniu oczywiście, a więc i ligi, i wszystko, natomiast bardzo smutna sprawa, tylko dwoje, siedmioro, ośmioro, jedenaścioro dzieci w tym tygodniu się poprzednim urodziło. Moi drodzy Polacy, dzisiaj słuchałem audycji w pewnym radiu komercyjnym i okazuje się, że my mamy bardzo dużo ludzi już napływowych, a jeszcze więcej tych, którzy chcą do nas przyjechać. I wiecie Państwo, kto to? To są Hindusi, to są mieszkańcy Bangladeszu, to są Ukraińcy, to są już są Białorusini, co ciekawe, no i Filipińczycy. Mówi się, że w Polsce trzeba będzie około 2 milionów przybyszów, by nasza gospodarka jeszcze bardziej ruszyła z kopyta, a nam grozi po prostu niż, i to spory niż demograficzny. Co robić? Dzieci, proszę Państwa, robić. Dzieci robić po to, żeby za 20 lat tych, którzy przyjadą dzisiaj pracować, na zmiany mam nadzieję, nie zostaną tutaj w Polsce, odesłać do domu i zapełnić wszystkie miejsca pracy naszymi ludźmi. Ja nie zmienię swojego zdania. Uważam, że oczywiście jakieś procent, dwa ludzi do pracy, no do trzech może być w Polsce, ale nie więcej. Jeśli my się zabagnimy przybyszami, to nic już nam w życiu nie pomoże. A wtedy, kiedy oni nabędą prawa wyborcze, o co w Lewica chce walczyć w najbliższych wyborach, no to wtedy rzeczywiście możemy szukać sobie jakiegoś Sachalinu, Grenlandii albo innej Alaski na przetrwanie. Pokazuje język? Tak, pokazuje język, bo proszę Państwa, teraz taki cykl w naszych poradach zdrowotnych mamy o praktykach języka, ale nie tego mówionego, a praktykach tego nalotu na języku. Bo różne są naloty, palacze mają inne, ci, którzy zbyt często płuczą jamę ustną, inne, a jeszcze inne naloty mają ci, którzy zaczynają chorować i język prawdę ci powie, oczy i język. Tak mówią ci wszyscy niekoniecznie znachorzy, dlatego też my będziemy teraz przez kilka tygodni pokazywać
o czym mówi nam język. I dobrze jest pokazać swojej bliskiej osobie, żeby ona zobaczyła, czy ten język jest taki, owaki, czy jeszcze inny, bo proszę Państwa, również i rak, początki raka niestety objawiają się, albo stety, na języku. Niestety, bo rak, ale dobrze, że się objawiają, musimy szybko iść do lekarza. Dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o kasę, bo wbrew pozorom rarytasy, kasy, o których piszę w swoim felietonie, to jest coś, chociaż mówię, bez pieniędzy też można przeżyć. Pieniądze nie są najważniejsze, ale trudno by je właściwie facet z jajami nie miał. A takich nam trzeba w życiu, proszę Państwa, bo przecież my mamy swój rozum, każdy ma swój rozum i każdy wie, co w życiu ma robić. No oprócz tych, którzy umoczyli się w wódce, oprócz tych, którzy umoczyli się w innych nałogach, i wiadomo rzecz, że oni już samodzielnie myśleć nie potrafią. 10 produkcji reportażowych w tym tygodniu mamy również z Festiwalu Chleba. Będziemy puszczać, w cudzysłowie, pewne festiwalowe momenty, przeboje. Będziemy pokazywać to na Facebooku, na YouTubie, naszej telewizji przede wszystkim. Życzę najlepszego. Dziękuję tym, którzy pomogli w organizacji, a przede wszystkim zespołom ludowym, które przyjechały. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia. Mam nadzieję za rok, a wcześniej w kwietniu na etnokabaretonie. Już można myśleć o tym, jak przygotować 20-minutowe scenki kabaretowe. Natomiast temat, a no właśnie, temat podam już niedługo, bo tematyczny jest właśnie nasz etnokabareton. Jakaś dominanta musi być. Festiwal Chleba bez dominacji, natomiast była patria. Patria z kartki i były, proszę Państwa, kotyliony, które wręczyłem najlepszym zespołom i naszym pomocnikom, naszym darczyńcom, naszym filantropom, tym wszystkim, którzy pomogli w organizacji Festiwalu Chleba. Jeśli Państwo jeszcze mogą pomóc, bardzo proszę, każdy z Państwa oprócz podziękowania taki kotylion otrzyma. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Do widzenia Państwu. Słychać TV.